No dobra, tutaj mamy na pewno od początku. Ała! A, nie, jednak nie mamy od początku. Nie mam skrzynki. Nie ma. No dobra, to co teraz? Co robimy? Nie no, punkt kontrolny. I tak się tutaj zaczyna, nie? On też w ogóle w jakiejś takiej dziwnej pozycji stoi. W Redux nie ma skrzynki. No to dalej nie rozumiem dlaczego. O! O! Coś idzie, idzie do przodu, idzie. Idzie, bije się nawet. Dobra, dobra, dobra. Jesteśmy chyba na dobrej drodze. Chyba tak. Panowie. Mamy to. Idziesz? Idziesz. No, zgliczował się. Dobra, tam nie idę, bo i tak nie mogę otworzyć tej skrzynki, bo nie mam klucza. No, co tam? Oczywiście on musi to otworzyć, bo ja nie mogę, bo... Dobra, noc, Fedyk. You're an eternal optimist, Miller. Easier said than done. Okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. No, okay. We will try to unlock the counterweight stopper. Mhm. Spróbujemy, to jest dobrze powiedziane. Let's try it. Chciałabym się już spotkać z tymi czarnymi. Come on! Come on, suga! Come on! No to chyba tak... Nie... Okay. Złap się czegoś, może troszkę trzymać. Kurczę, ale mam ograniczone pole widoku. Nic nie widzę, co się dzieje. Ała! Kurwica. O, jeszcze prawie spadłam. Ładne widoczki. No. Nie muszę nic odpowiadać. No tak, wiem o tym, ale Artem wie, że coś jest nie tak. Chyba. Mam nadzieję. Nie wiem. Demony, kryj się. Gdzie ja mam się kurwa ukryć przed nimi, powiedz mi. Czy ja przeszłam w kółko? Wie, ale w twoim... Aha, okej. Okay. Mogę spaść. O! Oj. No ładnie. Co? Stop mnie.
Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Tutaj. Nie tutaj. Aha, tutaj. Widzę, widzę. Dobra, dobra. Staram się. Próbuję. Tu jakieś drzwi zamknięte. Dobra, dobra. Lecimy szybciutko. O Jezu, jeszcze jakaś cinka szybka była. Ta, odpędziliśmy. No właśnie. Tak odpędziliśmy. Myślałam, że od Frunie. Patyczka, nie, nie uwierzyłabym w to. A derdek do spania, a nie. Musisz się spiąć najwyżej i ustawić system naprowadzania. No dobra, patrz, maska tutaj koło ciebie leży. Dobra. Wszystko ode mnie zależy. No jak ja mam się wyżej wspiąć, no? Typie. O. A to nie z tej windy właśnie wyszliśmy? Czy ja tutaj coś powinnam zrobić? A do góry po prostu. Okej. To chyba nie jest najlepszy pomysł. A tutaj tu nic nie ma. To do tyłu? Nie, no do tyłu też nie. Pierdziele, no. Weźcie, pomóżcie. Coś. Tutaj... No tu nic nie ma. Tędy? Naprawdę mam tędy przejść? O, tu jest drabina. Naciskałam, no przecież klikałam. Ta gra mnie nienawidzi. Kadzia. O, no. Naciskam. Już zaczęłam naciskać zanim w ogóle... Co za wolno? Ja ci dam, Paweł, za wolno. O, dawaj. Już? Czemu tu jest tak okropnie? Tędy? O, jest staircase. Dobra. Ciekawe jak zejdzie, no właśnie. Ale tam zgłoś się. Oczywiście ja jestem niemową, więc jak wymagasz od niemowy, żeby się... żeby ci coś powiedział. O, co tu robi wesoły trupek tak wysoko? O, dasz radę. Skakaj. Oj. Coś mi się stało przez sekundkę. Moment. Jestem przyszła, nie? Czy nie? Nie.
to jest chyba bardzo dobre pytanie. Jak on teraz z tego zejdzie? O, jaki nóż miał. Okej, okay, co teraz? Up. Nie? Jakie mam tutaj zrobić? Cokolwiek? Should I stay or should I go? Nie wiem gdzie. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Żadna opcja nie jest dobra. Teraz spadnę i tak to się skończy. Mogę tutaj stanąć do końca. I co, i mam zejść na dół? Czy ja mam iść do góry, tak czy nie? Za mną? Jezu, tu jest drabina. Nie. Nie wierzę w to. Nie. Nie niszczcie. Kolejna drabina. Lecimy. Leć! Artem! Leć! No leć do góry. Jestem. Jestem tutaj. Mam nadajniki. Ja pierdzielę. No sygnał, wytrzyma jeszcze przez minutę. Trzymamy cię. Nie można mu pozwolić. Au. Okej. Co? Artem tutaj umrze? Właśnie pamiętam, że chciałam zapytać dzisiaj na początku i w końcu nie zapytałam, czy w każdej części metro będzie ten sam... Kurde, ale trippy. A może ja chcę zobaczyć wszystkie opcje? Czy wszystkie są takie... Aha, to są drzwi. Znaczy zamknięte. Tutaj też jest wyjście jakby. A tutaj? A tu jest on. Nie. Będzie ten sam, co nie znaczy, że nie umrze. No, to super wytłumaczenie. Okej. A, ściana przede mną po prostu zniknęła. A może ja chcę, żeby ta zniknęła? Czemu ta nie może zniknąć? Czy ja mogę biec? Mogę biec. Mogę biec. No. Ajajaj. Aha, czy ja muszę przed nim uciec? Okej, okay. I guess. Chyba odpłynął. Tak, chyba tak. O nie. My idziemy tutaj, tak? Idziemy. Tędy. Nie, tędy. Tędy.
Tędy? 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 Ja pierdzielę, ale zaraz wpadnę na niego. Gdzieś tutaj. What now? What now? Przez chwilę się... Nie wiem, co wydarzyło. O, tu jest. W sumie to dziwię się, że właśnie... Dobra, to może później, jak skończymy. No ale... No nie. To co, mam wybrać tego? A ten wraca. Ale to są takie decyzje, że typu ciężkiego mimo wszystko. Okej, nie tędy? Tędy też nie. Stałam na takim skrawku. Będę już tu żyć do końca. Ale to jest trippy. Coś tam się maluje w oddali. Okej. Chodźmy sobie. O, okej. No to sobie poszłam. Czy on tak blisko był? Nie, nie jest wcale aż tak blisko. Tutaj też nie ma przejścia. Jezu, ledwo skoczyłam. W jaki sposób ten Artem się tak opiera ich woli, nie? Znowu przez chwilę audio pryknęło. No, przespał końcówkę metra, a powiedział, że on też bardzo lubi metro, no i co? If it's hostile, you kill it. Ale no to my wiemy już, jak działa poddawanie się, tak? No, jak my do niego przyjdziemy, to on i tak nas zabije. Tak jeszcze nie wiem, jeszcze układam sobie to w głowie, co się tutaj dzieje. Podejrzewam, że też nie ma jakby takiego jasnego wyjaśnienia w ogóle. On ma rękawiczki, czy to są jego ręce, bo... Już nie wiem. Pociski odpalone. Zabij to, co agresywne. No właśnie. A jest jakaś druga strona? Ja nie czaję tej gry. O... No jest trochę ciężka i podejrzewam, że... jakby wytłumaczone tutaj nie będzie. No, Patty, słodziaku ty. Okej. Podejrzewam, że to jest to ten bad ending, tak? Znaczy bad, no jakby ten normalny ending. A wise man once said, he who leads a war for the love of his fellow men will defeat his enemies. I led my war protecting my family. No ja akurat się skupiam.
Chcę wiedzieć tutaj, znać fabułę. But to this day, I wonder, when we burned the dark ones from the face of the earth, was something lost as well. No właśnie, no właśnie, no właśnie. To jest też pytanie, które bym sobie zadawała, tak? No bo skoro Artem ich słyszał, no to oni na pewno mieli coś konkretnego do powiedzenia. Czemu czarni byli tylko w tym konkretnym miejscu? Bo on powiedział teraz tak, że zmietliśmy ich z powierzchni ziemi. Ale to w sumie... Czy to oznacza, że już ich nie będzie? Dobra, ale chciałabym sobie na pewno... żeby pominąć, tak, tak. Na pewno pomijamy. Dobra, czyli tutaj mamy wszystko zrobione. Idziemy sobie w takim razie na internety i patrzymy na dobre zakończenie, bo na pewno jestem go ciekawa. Metro 2033, Redux, nie wiem, happy ending. Może nie happy, ale good ending. Ok. Zobaczmy. Jak nie wymuszaj spoilerów? Nie no, no, muszę wiedzieć co i jak, no co ty. To to jest tak samo. Samą górę to też. Not be loud. O, dobra, dobra. They never change. Ale on i tak stawi... They never change. No jasne, że tak. Aha, potem kopnie to urządzenie. Tylko, że jak kopnie, to oznacza, że pokazuje swoją... no... że sprzeciwia się, tak? Temu, co stworzyli, że tak powiem, z ludźmi. To czemu oni nadal go tak jakby, no, mówią jakby on był zagrożeniem? Ja najpierw muszę dojść do momentu, w którym on to kopnie, bo... No dobra, dobra, to wiemy. Tu. A to? Co to jest? Aha, nie, że shoot it, okej. I co? I on tego nie shootuje? No, nie shootuje. A jak ja bym nie strzelała, to też zakończenie byłoby i tak takie samo, nie? Czy nie? Jak ty byś nie strzelała, to pewnie by cię zabił. A, ale i tak go zastrzelił, zobacz. Mimo wszystko. O, on tu się pojawił. U mnie go nie było tutaj. No, no to... Okej. A co jeśli... co jeśli on by tego nie zrzucił teraz? No bo ty musisz fizycznie podejść i... tak jak mówiłeś, albo to kopnąć, albo to zestrzelić, albo coś.
Cieszyło się strasznie. Nie mogę zrobić głośniej. Po prostu jest cicho na filmiku. H.G. Wells once wrote, if we don't end wars, wars end us. No, dobry, dobry cytat. Jakby nie zrzucił, to pewnie by wybuchło. But I came to realize that the strange visions that haunted my journey were their attempts to reach out to us. I don't know if I was the first to communicate with them, but I will not be the last. They are among us now. In the future, our future stretches before us like an endless metro tunnel. Myślę, że rakiety były strzeliwe. Okej. Okay. Czyli to i tak nadal twoja decyzja. Nie wiem. Znaczy, no za dużo jest tu trochę niewiadomych. Ajajaj. No dobra, nie będę prosić o spoilery na pewno. Zobaczymy w takim razie, jak będzie dalej. Tylko... Wiesz co, chyba nie rozumiem najbardziej tego założenia tak naprawdę. Założenia, że skoro ci czarni mówią i ja bym jakby poszła za nimi, tak? Oni mówią, że chcą peace, że chcą być dobrzy, tak? Chcą zakończyć wojnę i tak dalej. I nawet jeśli ja bym doprowadziła do tego teoretycznie dobrego zakończenia, to i tak nie rozumiem, dlaczego oni zabijają ludzi w takim razie. Czy to jest, nie wiem, przypadek, że, nie wiem, oni się pojawiają i przez to ludzie mają wizję i umierają od tego? Czy jak to działa? No bo skoro chcą sojuszu, no to czemu doprowadzają do tego, że ludzie umierają przez nich, tak? A jakby cała gra na tym polega, że właśnie chcemy zapobiec temu, żeby oni zabijali ludzi. Nie? Oni nie zabijają ludzi, próbują się... Aha! Tylko na Artema to nie działa w ten sposób. Rozumiem. No to też jeszcze kolejna sprawa. Skoro oni nie zabijają ludzi, znaczy no wiemy jak to działa. Jak oni widzą jakby efekt swojego starania się o komunikację i wiedzą, że powiedzmy 95% ludzi, z którymi próbują się skomunikować, szaleją i umierają od tego, to czemu po prostu nie dojdą do wniosku, że to jest bez sensu i po co się z nimi komunikować? Po prostu żyć sobie osobno? Jakby... Wyjaśnienie, dlaczego nie działa, będzie w kolejnej części. No nie wiem. Jakby wydaje mi się, że za dużo tutaj jest trochę takich naciągnięć. Może im smutno bez ludzi. No kurczę, no gdyby tego nie robili, co robią, no to... To co? No, ludzie nie musieliby ich zabijać, nie? Znaczy nie chcieliby w ogóle doszło do tego. Zobacz jeszcze na jaką skalę, tak? Ludzie próbują za wszelką cenę te rakiety odpalić właśnie w czarnych, pomimo że tak jakby patrzysz na to z drugiej strony, na te wszystkie potwory i demony latające, nie? Mi się wydaje, że one są o wiele większym problemem niż czarni. A mimo wszystko
ludzie stwierdzili, że to czarnych trzeba zabić, zamiast Newka puścić na jakieś gniazda tych demonów i tak dalej. On mieli wiedzieć, że ludzie dorwą rakiety. Chcą ich wyciągnąć z tuneli. No to jest ciekawe. Podejrzewam, że na to też będzie odpowiedź, więc nie będę pytać, czemu chcą ich wyciągnąć z tuneli, ale na moją obecną wiedzę, no to to wygląda tak, że jak ich wyciągną z tuneli, no to kurde, właśnie demony ich pozjadają, nie? Poza tym jest zimno i tak dalej. I zanieczyszczone powietrze oczywiście. Ale demony i reszta włóczy się wszędzie, a czarni byli skoncentrowani w jednym miejscu. No nic! Wydaje mi się, że ja więcej pytań nie będę zadawać, bo i tak słyszę tutaj odpowiedzi, że na ogół później będzie to wytłumaczone, tak? Czemu są czarni, co oni chcą, czemu Artem ich rozumie. No to nie, to nie pytam o takie rzeczy. Będziemy sobie po prostu grać dalej. Jeśli chodzi o początek drugiej części, to wydaje mi się, że w weekend ją zaczniemy. W sobotę, niedzielę. Nie wiem dokładnie jeszcze, kiedy dam znać. A tymczasem trzeba sobie iść, bo już dzisiaj za długo. Po części masz rację co do naciągnięcia historii. No tak, jasne, że tak. No tutaj do wielu rzeczy oczywiście można się przyczepić, nie? Ale to... Bo to są gry, nie? A, dokładnie. No, także Pawełku, w tym tygodniu robimy sobie do piątku wolne, trochę takie lżejsze rzeczy będą, a gdzieś tam w sobotę, w niedzielę zaczniemy sobie drugą część. Nie? Jakiego ładnego cukiereczka dostałeś? Odpoczniesz od potworów, no właśnie. Jezu, ile nerwów dzisiaj zostało zjedzonych. Dobra, uciekam sobie, tak czy siak. Zobaczę jeszcze, czy działa ten. O, działa. Działają napisy. Kamerka się jeszcze nie zresetowała. Jeszcze jest na niej jasno, a już na pewno jest podczerwień. No, tak czy siak. Śmierć, po prostu śmierć. Idę sobie. Dobrej nocki życzę.